Są na drogach takie miejsca, które też objazdy, które aby pokazać, najlepiej jechać wieczorem. I obecnie takim objazdem, który najlepiej pokazać wieczorem, jest Sosnowiecka ulica 3 Maja i remont tunelu tramwajowego, gdzie tramwaj zjeżdża w kierunku pętli na Zagórzu, czyli remont tak zwanego tego zapadliska, które tutaj w tym rejonie, w rejonie węzła z ulicą Blachnickiego występował. Zwróćmy uwagę, że ulicą 3 Maja w tej chwili nie ma możliwości przejazdu pod wiaduktem. Aby przejechać ciągiem ulicy 3 Maja, trzeba tak naprawdę wyjechać na wiadukt, przejechać przez, na wprost przez skrzyżowanie z Blachnickiego i Prusa i dopiero dalej kontynuować jazdy. Stąd też mówię, że najlepiej tutaj po prostu przyjechać wieczorem, bo tutaj w ciągu dnia tworzą się ogromne, ale to ogromne korki. Tutaj ciąg Blachnickiego-Prusa jest drogą mającą pierwszeństwo. Tutaj nikt ani myśli, żeby troszkę przyhamować, ułatwić przejazd. Ciąg, jakim my jedziemy objazdem, dodatkowo oznakowany znakiem stop, więc obowiązek dla każdego zatrzymania. To powoduje, że te korki się tutaj tworzą. Tutaj właśnie owe zapadlisko, które było ciągle w remoncie. Przejazd przy nim tylko, jak widzimy, skrajnym prawym pasem. I z tego, co widzę, właściwie do rozjazdu, czy to na do rozjazdu na 9-4 w zasadzie w ten sposób jedziemy. Tak, tutaj możemy się dopiero rozjeżdżać na kolejne pasy, bądź pozostać na tym skrajnym i jechać w kierunku Dąbrowy Górniczej, dalej Olkusza i Krakowa.